To, co jest niezwykle istotne dla mnie osobiście jako członka PLE, to to, że udało nam się zebrać w zasadzie wszystkie drużyny grające, wszystkich zawodników, którzy byli zainteresowani tym, co mamy do powiedzenia. Staraliśmy się tych zawodników edukować, podpowiedzieć im, podsunąć im parę pomysłów. Zobaczymy, czy wyciągnęli tak naprawdę przez ten rok wnioski i starają się stać lepszymi nie tylko graczami, ale lepszymi biznesmenami i własnymi takimi menadżerami. Mówimy o indywidualnościach, o talencie, ale pamiętajmy, że w takich spotkaniach najważniejsze moim zdaniem jest doświadczenie i głowa. Poświęcili wiele miesięcy na przygotowania. Oni muszą bazować na tym, co działało wcześniej. Są emocje, są wyrównane pojedynki. Zawodnicy dają z siebie wszystko, więc jest co oglądać. Jest coraz głośniej, coraz więcej uśmiechu, więc to chyba najlepsza referencja i rekomendacja tego wydarzenia. Tych emocji dostarczyła Polska Liga Sportowa po raz kolejny bardzo dużo. To w ogóle jest bardzo fajne, że jest takie miejsce, gdzie możemy się wszyscy spotkać po to, żeby oglądać takie finały Polskiej Ligi Sportowej. Myślę, że to jest super sprawa. Te emocje i to, że możesz to dzielić z innymi, to myślę, że to jest najfajniejsze uczucie. Jak zwykle jest super, właściwie epicko, jest mnóstwo ludzi, dużo gwiazd, jest mega fajna fala, pozytywnie, jak najbardziej na plus. Jest bardzo fajna atmosfera, na przykład tutaj, albo można się wciągnąć, podoba mi się. Wychodzimy do osób, które do tej pory gaming znały głównie z perspektywy swoich dzieci lub takich, którzy traktowali to tylko jak rozrywkę po pracy. Zawsze jest fajnie przeżywać te e-sportowe emocje na żywo z ludźmi, którzy też czują ten vibe i tą pasję do e-sportu. Lubię sobie porównywać e-sport do takiego czystego sportu, tak tradycyjnego. No, mamy pełne emocji rywalizacji, tak jakby smutki, szczęścia, płacze. Warto oglądać e-sport dla samych emocji, które po prostu widać u zawodników. Dla takich fanów jak ja, no to jest zawsze piękny dzień takich finałów. Pamiętajmy, że historię piszą zwycięzcy, a do napisania został jeden ostatni rozdział. Polska Liga Esportowa, co już pokazuje ten mecz finałowy w sezonie jesień 2021, ma dla nas kolejny epicki scenariusz. To spotkanie dostarcza emocji. Tam będzie się działo na pewno. Macie pełną rację, panowie, to jest zupełnie inne widowisko, to jest zupełnie inne spotkanie. Zawodnicy XCOM Agro i Mad Dogs Pact wylewali siódme poty, żeby wygrać, żeby prowadzić w finale sezonu jesień 2021. To już w tym momencie po prostu musi się udać. Jak tworzyć tę historię, jak robić to furorę. No i teraz wiadomo już wszystko, ale trzeba jeszcze na to zareagować. Wygrywali, mogę się dzieje. Ponad 4 godziny. To będzie po prostu walka broń w broń. To może się okazać, że jest to tylko przedsmak. Oni chcą wychodzić i oni chcą walczyć. I ta walka wychodzi. Właśnie na to czekaliśmy. Na to czekaliśmy od września, kiedy rozpoczęliśmy ten sezon, aby go zakończyć. Właśnie z przytupem, właśnie w taki sposób.